Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Słowo Boże mówi, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest z łaski niezależnie od uczynków. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy sobie prześledzili pod tym kątem, to jest Księga Rut. Księga Rut jest w okolicach Księgi Sędziów i możemy w niej, w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym zobaczyć. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. W tej księdze czytamy, że Noemi i jej mąż Elimelech opuścili ziemię wyznaczoną przez Boga, czyli Kanan, i udali się do ziemi Moabu. Jest to obraz ludu pańskiego, który traci serce i zwraca się do świata, ale widzimy, że Bóg zadziałał w sercu Noemi i sprowadził ją z powrotem, a ona przyprowadziła ze sobą Rut. Po powrocie Rut zetknęła się z Boazem, który jest typem Chrystusa, a Rut znalazła w nim odpocznienie. Czytamy o tym w Księdze Rut, 3, werset 1. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: córko moja, czy nie powinnam bym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Z Księgi Rut 2:1, to co czytałem przed chwilką. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Dowiadujemy się, że Boaz był krewnym męża Noemi. Oznacza to, że chociaż Noemi odeszła od Pana i swoich braci i znalazła się wśród wrogów ludu Bożego, nigdy nie straciła więzi z Boazem. Dlaczego? Dlatego, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Jest oparte na tym, że jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteś raz na zawsze zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony na zawsze.